Być samemu, czy być y, w relacji z kimś. I tutaj y, ja mam taki y, pogląd, myślę, płynący gdzieś głęboko z serca, bo zobaczcie, y, kiedy my y, sami sobie ze sobą nie radzimy, to bardzo trudno być w relacji, kiedy wszystko nam przeszkadza, kiedy po prostu wkurza nas totalnie wszystko. Każde pierdnięcie, każde, e, e, każde przestawienie jakiejś rzeczy w domu, e, z, nie wiem, 5 minut spóźnienia e, czy m, brak jakiejkolwiek rozmowy, e, wywołuje w wielu z nas ogromną e, burzę emocji. I często ktoś, kto. Kompletnie nie mm, próbuje nawet ze sobą pracować, to te emocje będzie wyrzucał na zewnątrz. Jakby będzie chciał od tej drugiej osoby daj mi to. Daj mi to, bo się źle czuję. Ale kiedy siądziesz z tym i się zastanowisz, co ma ci ten drugi człowiek dać, to sam nie wiesz. Po prostu wielu z nas nie chce dotknąć tych emocji płynących z wnętrza. Bardzo głęboko. One są tak bolesne, że nie jesteśmy w stanie ich przyjąć na siebie, a kiedy my nie jesteśmy w stanie ich przyjąć na siebie, to my musimy je wyrzucić gdzieś, bo nasze ciało nie wytrzymuje. I jeden wyrzuca, i zwykle są to kobiety, że po prostu wywalają to wszystko na tych facetów. Ale bo z drugiej strony. E, może być tak, że mężczyzna się zamknie i nie będzie nic mówił, co go boli. Będzie uciekał, będzie właśnie milczał, e, będzie e, odchodził do innych e, kobiet, na przykład nie, i będzie szukał tego ukojenia, czy w alkoholu, czy w jakiś innych używkach. No właśnie, bo każdy z nas reaguje w inny sposób, ale w każdym z nas jest właśnie rzecz do pracy. U niektórych jest to Brak e, takiej e, wewnętrznej stabilności emocjonalnej, a u innych jest, są ogromne rany i traumy. I teraz, właśnie, być czy nie być, jeśli jesteś e, w trakcie procesu gojenia tych ran i kiedy wreszcie spotkasz się ze sobą, to zobaczysz, jak fantastycznie jest być w relacji, bo ty po zagojeniu tych ran. Wiesz, co do kogo należy, już cię nie wkurza dosłownie pierdnięcie. Wszystko w koło. Jakby wszystko staje się takie bardziej łagodne w odbiorze. Wszystko ci pasuje. Zaczynasz akceptować. Nawet to, że ktoś się, że twój partner się spóźnił, albo to, że cię okłamał, zaczyna to być neutralne w tobie. Kiedy zaczynasz czuć się samodzielnie ze sobą funkcjonalnie. Funkcjonalnie otwarty, otwarta na wszystko. Ty po prostu żyjesz dniem dzisiejszym, nie w myślach, nie w ciągłej przeszłości, nie w ciągłym bólu, nie w wyobrażeniu. Dlatego, kochani moi, być czy nie być, trzeba sobie najpierw odpowiedzieć: Czy ja jestem pogojona wewnątrz? Czy ja jestem pogojony wewnątrz? Jeśli są rzeczy, których się boję, jeśli są rzeczy, które wywołują we mnie silne emocje i, e, i ja ich w ogóle nie rozumiem i nic z tym nie robię, to będzie ci ciężko być w tej relacji. Relacja będzie katuszą i będzie naprawdę trudna. Będziesz zmęczona. Ale kiedy e, będziesz zagojona i wejdziesz w relację, zobaczysz, jak jest prościej. Zobacz, jak łatwo ci oddawać yy, kontrolę, zobacz, jak łatwo ci oddawać odpowiedzialność za niektóre rzeczy partnerowi, bo my musimy sami się tego nauczyć, bo nikt nas tego nie nauczył. I nam się wydaje, że partner nam to dać, ale co konkretnie? No bo zobacz, jak usiądziesz z tym, wkurza cię coś, co on konkretnie ma ci dać, albo ona. Jeśli ciebie to tak drażni, dobra, chcesz, żeby yy, nie wiem, zajął się czymś tam. I on tego nie chce. To wtedy trzeba dalej pracować ze sobą, żeby umieć powiedzieć te, to jemu. Z drugiej strony, jeśli. Zobaczcie, to tak działa energetycznie, jeśli my czujemy się ze sobą dobrze, nie na zewnątrz, bo na zewnątrz możemy ubierać piękne stroje, możemy cudownie pachnieć i świetnie wyglądać, a w środku mieć takie bagno, w którym sami się zatapiamy, bo my sami siebie nie rozumiemy. I wtedy relacja taka ona energetycznie będzie wytwarzać pewną rzecz. Czy to dotyczy kobiety, czy mężczyzny. Tam jest bagno, i z tego bagna po prostu będziecie się jeszcze bardziej zatapiać, a nie rosnąć i rozwijać. Jeśli stoicie, jeśli się rozwijacie, to bardzo dobrze. Rozwijajcie się dalej. Nawet jeśli są te wszystkie rozsterki z góry na dół, z góry na dół, to w którymś momencie. Podejmiesz taką decyzję, która będzie świadoma, która będzie zgodna z twoim sercem i która poprowadzi cię dokładnie w tam, gdzie chcesz być. I nawet jeśli to będzie wiązać się z rozstaniem, to już i tak nie będziesz tak cierpieć, jak się zakończy ten związek. Dlatego być czy nie być w relacji zależy od tego, jak my ze sobą zaczniemy pracować, bo w relacji, jeśli ktoś jest poukładany wewnętrznie, to w relacji chce być, i w relacji umie być, i umie być indywidualnie żyć. Potrafi radzić sobie z różnymi rzeczami samodzielnie, umie prosić, umie brać, potrafi po prostu żyć swoim życiem, potrafi dawać miłość, bliskość, czułość. I robić swoje. A ktoś, kto nie ma, to będzie cały czas uwieszony na tym drugim człowieku. Daj mi to, zrób to, nie zrobisz, będzie krzyk, awantura, ale te krzyki i awantury one, z, one pochodzą z czego innego. To jest lęk, bardzo silny lęk. To są historie z naszego dzieciństwa, które po prostu powtarzają się w naszych dorosłych relacjach, jeśli można nazwać je dorosłymi. Ta bezsilność to jest dziecięca bezsilność. I też, żeby przeżyć relacje i żeby umieć w tej relacji być, to trzeba przeżyć te wszystkie kryzysy. Bo nie sztuką jest, wiecie, wyrzucić relację, nie? I powiedzieć, dobra, już ja ciebie nie chcę, teraz sobie znajdę kogoś fajnego, nie? Ale mówię tutaj o związkach, którzy naprawdę świadomie potrafią wybaczyć, bo już rozumieją skąd to pochodzi, a tak się dzieje zwykle. Że jak przypracujemy siebie, to zaczynamy rozumieć i partnera, i siebie, i co wszystko, i zaczynamy dawać szansę po prostu i wybaczać, i umiemy, jakby powiedzieć: Okej, okay, no, wydarzyło się. Ale też umiemy podjąć decyzję, w której my zaczynamy dbać o siebie, nie? I mówimy na przykład czemuś nie. Więc zobaczcie, kochani, to jest proces. Ale y, kiedy nauczymy się też y, siebie, to nauczymy się żyć w, z drugim, naprawdę. I mm, to bycie czy niebycie zależy tylko od tego, ile ty jesteś w stanie pracy w siebie włożyć. Nawet jak on albo ona ciebie nie słucha. Jeśli jest zdrada, to też zależy od tego, czy jesteś w stanie wybaczyć, czy jesteś w stanie pogodzić się z tym. Bo y, jeśli jesteś w stanie wybaczyć i pogodzić się, bo w pewnym momencie ta zdrada uratowała was w jakiś sposób, wasz związek i ty jesteś w stanie dalej z nim z, albo z nią być, to yy, i ta druga ta strona też chce, bo wie, że zrobiła błąd i po prostu wie, że to jest nie to. No to voilà, możemy. Wszystko zależy od nas, od naszej świadomości, od tego, jak my na to wszystko patrzymy. To jest proces, proces, który zadziewa się w nas, to jest przemiana, która zadziewa się w nas. Dlatego, o kochani, bądźcie otwarci i zastanawiaj, nie zastanawiajcie się nad bieżącą sytuacją, tylko zastanówcie się nad tym, co powoduje we mnie stan, w którym jest. Ten lęk, ten wybuch, te kłótnie, te awantury, to niezrozumienie, te branie ciągłe. Więc zastanówmy się nad tym i pójdźmy po, pre, po, po pomoc, jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. A uwierzcie mi, że... Jestem pewna, że każdy kryzys można zażegnać, kiedy w nas jest świadomość siebie i świadomość tego, dlaczego pewne rzeczy zaistniały, a nie obwinianie drugiego człowieka. Bo to co, że, że ktoś się wyprowadza, że ktoś odchodzi, ma związek też z tym, że sobie nie radzi, ale też ma związek z tym, jak my postępowaliśmy. I trzeba to wreszcie przyjąć.